Rzecznik Rządu Paweł Graziń, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Kiedy prezydent mówi o kryzysie patriotyzmu i o politykach, którym nie zależy na silnej Polsce, pan się czuje osobiście dotknięty? Nie, no nie wiem, kogo pan prezydent miał na myśli. Na no tych, którzy chcą wyprzedać narodowy majątek. Na pewno nie polityków Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie sądzę, żeby pan prezydent, rzucając tak mocne słowa, miał na myśli obóz rządzący. Na być może. A myśli pan, że kogo miał na myśli? Być może, być może w ogóle nie chodziło mu o Polskę, tylko o jakiś inny kraj. O polityków inny w Gabonie na przykład? I, i dokładnie o polityków w innym kraju, bo ja nie znajduję w Polsce... Polityków niezależnie od opcji partyjnej i od zabarwienia sztandarów, których można by było oskarżyć o brak patriotyzmu. Czyli słowa prezydenta przyjmuje Pan za dobrą monetę? No jak wszystkie zawsze. Tak, tak się przynajmniej staramy, żeby, żeby słowa pana prezydenta i jego gesty, a także niektóre czyny przyjmować za dobrą. I obrażać się nie będziecie, bo to wojna nerwów i kto pierwszy się obrazi, ten ją przegra. Nie, nie będziemy się obrażać. Zresztą jak jest święto, to trzeba świętować, a nie obrażać się. No to a propos wojen. Po co ministrom zajmującym się hazardem ochrona biura ochrony rządu? Panie Radko, że skoro została podjęta decyzja o tym, żeby niektórzy z ministrów, czy ci konkretnie, którzy przygotowaniem ustawy hazardowej się zajmują, Mieli ochronę, to znaczy, że osoby odpowiedzialne za ochronę przydzielanie ochrony, że potrzebna jest im ochrona. Ale zapytam, dlaczego i jest im potrzebna taką... ta ochrona? Czy były wobec nich jakieś pogróżki, ktoś im groził, ktoś im coś zapowiedział, ktoś im coś obiecał? To są informacje, których służby przydzielające ochronę nie podają. A czy rzecznik rządu chociaż widzi, którzy z kolegów dostali nagle ochronę? Tak. Tak, widzę. Boni? To się, to się daje, Michał Boni dostał. To się daje zauważyć. No tak, dostał minister Boni, minister Kapica, A minister mi... Arabski. Czy minister arabski też został ochrony z powodu y, spraw hazardowych? Tak, to są wszystko osoby, które, które i w rządzie, i w najbliższych tygodniach w parlamencie będą tą ustawę prowadzić, nią się zajmować. Trzeba sobie zdać sprawę, że to jest naprawdę olbrzymi rynek, że ta ustawa jest dla tego rynku bardzo restrykcyjna, że jest to rynek no, często z pogranicza świata legalnego i tego półlegalnego albo wręcz nielegalnego. No i niestety należy się spodziewać z tym, że ten świat będzie się przed tymi zmianami bronił. Ale czy to jest tak, że służby zajmujące się ochroną mają poczucie, wyczucie, że coś takiego może się stać, czy pojawiły się jakieś pogróżki, realne zagrożenia? Panie redaktorze, służby w tej sprawie, tak jak generalnie w sprawach dotyczących ochrony czy przydzielania ochrony, mówią mało, ale nie smakowicie. informują, nie informują o przesłankach i o podstawach. No ale A informują jak długo będzie trwała ta ochrona? Ale ale bez podstaw i bez przesłanek ochrony nikomu się nie przydziela. Czyli jakieś przesłanki były. I tylko te trzy osoby, czy ktoś jeszcze ma tę ochronę? W tej chwili te trzy osoby, jeśli będzie potrzeba rozszerzenia, czy jeśli będą sygnały dotyczące również innych osób, również jesteśmy na to przygotowani. Panie ministrze, czy Polska ma jakiś pomysł na to, kim obsadzić najważniejsze unijne funkcje prezydenta i szefa dyplomacji? Lada dzień szczyt unijny, trzeba coś przygotować. Tak, od wielu tygodni pan premier, minister spraw zagranicznych toczą rozmowy ze swoimi Ale czy coś z tych rozmów odpowiednikami już w, w Europie. My jesteśmy tutaj w sytuacji, takiej, że no nie mamy żadnego swojego kandydata. Swojego... Nie będziemy po, po, błyskać, po, po, jak Polaka namawiał Bronisław Komorowski. Yy, przez nominację Jerzego Buzka no tutaj mamy ręce trochę skrępowane. Prowadzimy rozmowy... Yy rozmawialiśmy do tej pory głównie o mechanizmach. W Polsce zależało na tym, żeby ten tak ważny, bo pierwszy wybór różnych ważnych ludzi, reprezentantów był Europy otwarty, był, był taki dokładnie. I otwarty, transparentny to przejrzysty. Natomiast ja to nie o mechanizmy tylko o personalia. co do, co do... Personaliów, te rozmowy do momentu ich zakończenia, ostatecznych decyzji pozostaną siłą rzeczy tajemnicą. A dla pana Tony Blair, jako prezydent Unii Europejskiej, byłby do strawienia? Tony Blair, znaczy ścierają się tutaj dwie koncepcje: takiego prezydenta Unii Europejskiej albo człowieka z silną, mocną osobowością takiego, który narzuci innym swoją wizję i swój, swój projekt europejski. I to byłby europejski. ktoś po kroju Blera. I to by był ktoś po kroju Blera. A Albo ktoś druga grupa do państw były dokładnie premier. uważa, że to powinien być, zwłaszcza w ten przez tą pierwszą kadencję taki bardziej mediator, taki, który umiałby zarządzać no. tym interesami mniejszych i większych no, państw się w za którą z tych koncepcji? E Europie. Myślę, że po nominacji będzie to wiadomo, ale nie ukrywam, że jesteśmy raczej w grupie tych państw, która uważa, że ta pierwsza kadencja to właśnie powinna być taka kadencja mediacyjna, taka, przy której będą się testować i docierać te różne mechanizmy europejskie. Czyli raczej Blair nie ma szans na nasze poparcie. Myślę, że Tony Blair ma przede wszystkim kłopot z poparciem w swoim kraju i to A jest co głównie coś, co, co, co mówiąc delikatnie, nie stawia jego szans zbyt wysoko. A myśli pan, że kto wygra ten wyścig? Nie chciałbym tutaj teraz się zakładać z panem redaktorem, zwłaszcza, że hazard to ostatnie niemodne, niemodne. słowo, więc zabronione niedługo. Więc poczekajmy spokojnie. No to coś, co zależy od pana. Będą jakieś ekstra obchody dwulecia rządu? W przyszły tydzień będzie poświęcony rzeczywiście podsumowaniu informacji na temat Gifrewerki. tego, co, co przez te dwa lata się zdarzyło. Raczej rzeczowa, rzetelna dyskusja i chcemy nie tylko się chwalić, nie tylko opowiadać o, o osiągnięciach i o sukcesach, ale chcemy również przy tej okazji dać szansę i opozycji, i niezależną ekspertom, tak żeby te obchody, czy ta rocznica dwulecia rządów miała charakter rozmowy, dyskusji, Dyskusji, wymiany poglądów i debaty. Tak no to wygląda ta dyskusja z udziałem opozycji? Co której, premier zaprosi Jarosława Kaczyńskiego do kancelarii której, premiera i zorganizują jawną dyskusję? Takiej, w której głos ma nie tylko strona rządowa, nie tylko ministrowie, ale również niezależni eksperci i opozycja. To już niedługo w przyszłym tygodniu, więc pan redaktor przekona się na pewno również do pana redaktora zaproszenie. Dziękuję bardzo. To, to ostatnie pytanie: jak długo pan jeszcze będzie rzecznikiem prasowym rządu? Tak długo jak pan premier Ale uzna to zastosowanie. Trwają jakieś poszukiwania, bo pan przypomina, miał na wojnę iść. I co? I w no, okopach? Jak, się jak na razie. Pan zasklepił. Kancelarii premiera? Jak na razie ci oficerowie, którzy na wojnę zostanie, zostali wysłani, radzą sobie świetnie. Nie potrzebują wsparcia i odsieczy i posiłków. No więc na razie jestem tam, gdzie jestem, czyli w kancelarii premiera. Paweł Graś jest tam, gdzie jest. jest, Dziękuję, jak jest. Dziękuję serdecznie. Bardzo.